sytuacja jest bulwersująca, dlatego że po pierwsze szaleje gigantyczny kryzys w Polsce. Rząd Donalda Tuska nie radzi sobie w polityce gospodarczej, ale jak widzimy szczególnie dba o siebie, o swoich urzędników. To Jerzy Urban już kiedyś powiedział, że rząd zadba o siebie. No widzimy to w tej chwili doskonale. Premie, jakie ten rząd sobie przyznał, to są premie niekiedy w wysokości półrocznych zarobków ciężko pracującej kasjerki w hipermarkecie, pielęgniarki czy emeryta, który wcześniej przepracował 40 lat. To jest po prostu skandal, bo po pierwsze można było się powstrzymać i tak urzędnicy rządu Donalda Tuska zarabiają bardzo dobrze, można było się powstrzymać z tymi gigantycznymi premiami, a po drugie jeszcze gdyby było za co, no ta prezydencja jest postrzegana przez ekspertów jako zmarnowana prezydencja, jako przykład zmarnowanej prezydencji. Ja myślę, że wielu takich obiektywnych znawców polityki międzynarodowej, polityki europejskiej będzie, co mówię ze smutkiem, podawać Polskę jako przykład zmarnowanych szans w czasie prezydencji. A za to jeszcze sobie przyznali gigantyczne premie. To jest po prostu skandal.